Dobra, muszę się. Cześć Maniu. Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Ja też, dziękuję bardzo za zaproszenie. No zwłaszcza, że ty wiesz, młoda mama, więc to jest cała logistyka, żebyś tu dotarła, ale jesteś i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. I słuchaj, tak tytułem wstępu muszę powiedzieć, że pewnie większość naszych widzów i słuchaczy kojarzy cię z serialu Pułapka, tak myślę, ale też spora część, podejrzewam, może cię kojarzyć z twojej działalności w sieci, bo ty tam prężnie działasz, wspierasz kobiety, nie tylko kobiety, właściwie całe grono ludzi na Instagramie, ale też webinarami, warsztatami, też w realu. No i stajesz się taką naprawdę już aktywistką. Chyba tak można powiedzieć. Tak, tak mam przynajmniej w opisie na Instagramie, więc tak to by można było sklasyfikować. Ja gdzieś tam chyba nie jestem w stanie sobie przypisać jednej roli, bo myślę, że jestem i mamą, i żoną, i kobietą, i aktywistką, i wspieram kobiety tak, jak potrafię, ale też sztuka jest dla mnie bardzo ważna, więc nie wiem, może jestem po prostu wieloma rzeczami, wieloma osobami. No właśnie, bo my mamy taką tendencję do jakiegoś wpychania się, że my musimy tak być jest. Jacyś, ale tu właśnie trzeba tak iść jest. Szeroko tak i jest. Tak mi się też wydaje. Czy stwierdzenie, że tego wszystkiego by nie było, gdyby nie choroba, jest przesadzone, czy jest w punkt? Jest w punkt, zdecydowanie tak. Ja myślę, że każde trudne doświadczenie daje nam szansę, żeby się spotkać bardziej z samą sobą, z samym sobą. I ja mam wrażenie, że dla mnie wrzodziąc zapalenie jelita grubego, na które chorowałam prawie 4 lata, to była taka szansa na odkrycie jakiejś takiej swojej prawdy i swojej siły i swojej mocy, ale nie tej siły z muskułów, nie tej siły z sześciopaków, nie tej siły z ciętego języka, tylko takiej siły serca i mocy serca. I wydaje mi się, że przez to, że ja te doświadczenia potraktowałam jako rodzaj lekcji, to ja dzisiaj mogę to nieść dalej do świata. Gdybym ja stanęła bezrefleksyjnie, tak mi się wydaje, wobec tego wszystkiego, co się wydarzyło, to myślę, że ja bym nie miała w sobie takich zasobów, żeby się dzielić z ludźmi. I te wszystkie teksty, które ja piszę i to, jak ja pracuję z kobietami, jak z nimi siadam do rozmowy, to jest wszystko możliwe tylko dlatego, że ja pewną drogę już sama przeszłam. W to wierzę. Że my jesteśmy w stanie poprowadzić ludzi tak daleko, jak my sami gdzieś tam ze sobą poszliśmy w swojej historii. A gdybyśmy mogły trochę nakreślić osobom, które może nie znają tej historii, ty się dowiedziałaś w wieku 15 lat. O tym, że chorujesz poważnie, ale pierwsza diagnoza, tak jak wyczytałam, była wręcz paraliżująca, bo ty usłyszałaś najpierw, że to może być nowotwór. Tak, tak. Tak naprawdę takie pierwsze objawy zaczęły się tuż przed balem gimnazjalnym, w trzeciej gimnazjum. I ja zobaczyłam, to takie dosyć niewinne, ja zobaczyłam po prostu krew na papierze w toalecie. Później coraz więcej tej krwi i w końcu biegunki. Najpierw kilka, potem kilkanaście, za chwilę kilkadziesiąt. Bardzo szybko tak naprawdę zareagowałyśmy z mamą, ponieważ moi rodzice są po rozwodzie, więc tak naprawdę cały ten etap lekarski w tym pierwszym kontakcie przeszłam z mamą. No i pierwsze co, to poszłyśmy na do proktologa, tak, do proktologa. I to badanie, które z natury jest wstydliwe i ono jest dosyć trudne, no bo wsadzanie palców, badanie odbytu, to jest trudne badanie. Natomiast ten proktolog w obliczu tego, że ja jeszcze byłam dzieckiem tak naprawdę, on był bardzo niedelikatny i już samo badanie było dla mnie ogromnym stresem, traumą, przeżyciem. Ja pamiętam, że na tym badaniu proktologicznym za oknem widziałam drzewo i tak bardzo się chciałam skupić na tych liściach na tym drzewie, że kiedy on mnie badał, to ja tylko miałam takie poczucie, że tylko muszę oddawać cały ten ból, wszystko to, co mi się dzieje, tym liściom. I to brzmi dziwacznie prawdopodobnie, ale
był jakiś rodzaj takiego otępienia, w które ja weszłam wtedy, w tamtym badaniu, żeby nie czuć tego, co się dzieje. Mhm. I jak ten proktolog skończył to badanie, to pierwsze pytanie, jakie mi zadał, to czy w rodzinie były nowotwory. No to ja od razu strzygę uszami, nowotwory, okej, to brzmi jakoś tak bardzo już niebezpiecznie. I później poprosił mnie, żebym ja wyszła z gabinetu, poprosił moją mamę do gabinetu. I zadał jej dokładnie to samo pytanie, czy ktoś chorował na nowotwory i że on podejrzewa u mnie nowotwór. Jak moja mama wyszła z tego gabinetu ze łzami w oczach, no to ja wiedziałam, że coś się dzieje większego niż tylko, o, może to hemoroidy. Mhm. I to jest też takie trudne, bo rodzic zawsze się tak trzyma, żeby nie pokazać dziecku. Ale każde dziecko wie dobrze, bo już swojego rodzica zna tak dobrze i rozczytuje z twarzy, z oczu, z energii tak dobrze, że ja wiedziałam, że coś się naprawdę dużego dzieje. I później dostałyśmy kolejne skierowanie, przeszłam przez serię badań, no i ostateczne rozpoznanie, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, na które chorowałam przez prawie 4 lata i były ogromne sinusoidy tej choroby, ponieważ to jest taka choroba, która może mieć swój okres remisji i emisji, czyli przyciszenia i aktywacji. U mnie praktycznie cały czas była ta aktywacja i tak jak są ludzie, którzy przechodzą przez tę chorobę, mając na przykład 10 biegunek dziennie, tak ja dochodziłam do 50 biegunek na dobę, krwistych, gdzie już w pewnym momencie też leciała sama krew, bez żadnej treści, bo ja też nie mogłam już jeść. Mhm. Tak wiele terapii farmakologicznych przeszłam. Okazało się bardzo szybko, że jestem sterydozależna. Potem próbowałam też korzystać z medycyny chińskiej, takimi naturalnymi sposobami też to tak podpompować, ale to też nic nie dało. W międzyczasie diety, bardzo różne diety, które zalecali lekarze, dieta bezglutenowa, bez laktozy, bez mięsna, bez surowizny, tylko tam dieta 10 produktów w pewnym momencie, żebym tylko jakieś tam odpowiednie gotowane przetwory i pożywienia jadła. No nic nie dawało, żadna z tych metod nic nie dawała. Tych biegunek było coraz więcej. Ja cyklicznie lądowałam w szpitalu, przestałam mieć tak naprawdę w ogóle kontakt z rówieśnikami. Nauczanie indywidualne, leki immunosupresyjne, które też mi zabierały odporność. Więc ja w ogóle nie mogłam mieć właściwie kontaktu już w pewnym momencie z ludźmi, bo każde najmniejsze przeziębienie było dla mnie bardzo niebezpieczne. I w końcu dostałam lek ostatniej szansy, tak to nazwali lekarze, czyli lek biologiczny. Zostałam zakwalifikowana do takiego programu, który refundował ten lek. No ale ten lek też nie pomógł, chociaż obiecywał, że będą efekty od razu. W moim przypadku tak nie było. I pojechałam na ostatnią kolonoskopię przed operacją z takim założeniem, no dobra, zobaczymy, czy ten lek biologiczny pomógł, bo może biegunek jest tyle samo, ale może jelito wygląda lepiej, może te wrzody jakoś się wchłonęły, może ich nie ma już. No i jak tylko wjechałam na tą kolonoskopię, dostałam taki gaz rozweselający, medyczny. I w pewnym momencie usłyszałam, że musimy natychmiast przerwać badanie, mamy zagrożenie życia. I ja tylko pamiętam po prostu biegających naokoło mnie ludzi, pielęgniarki, które gdzieś po coś biegły, jakieś papiery, jakieś zgody. Ja musiałam wszystko szybko podpisywać. To się działo wszystko bardzo szybko. Jednocześnie pamiętam, że lekarze do siebie mówili, że ostrożnie, ostrożnie, wychodź ostrożnie tym wziernikiem, żeby mi nie sperforowało jelito. I ja tam leżałam i to było takie... Ja się tak zastanawiałam, czy to jest właśnie moment, w którym ja umrę teraz. I ten, też przez ten gaz prawdopodobnie to wszystko było mi takie, jakby to się działo, ale jakby to się w ogóle nie działo. I jakbym była sobą i w sobie, i jakbym kompletnie była poza sobą. Było bardzo, bardzo dziwne było to uczucie. Ale podpisałam oczywiście wszystkie te zgody i za kilka godzin następnego ranka już pojechałam na operację.
na którą też jechałam z taką myślą, że nie wiem, co się wydarzy. Ja pamiętam, mam właściwie ten fragment zapisany, taki moment, w którym ty mówisz swoim rodzicom właśnie przed operacją, że jeśli potrafią, prosisz ich, że jeśli potrafią, to żeby ukochali cię z całej siły, ale jeśli to jest dla nich zbyt trudne, w porządku, zostanę z tym sama i poradzę sobie, bo ich zmartwienia do serca wpuścić nie mogłam. W tamtym momencie grało to we mnie bardzo jasno, rodzimy się i umieramy sami. To, przyznaję, zrobiło na mnie ogromne wrażenie te słowa, bo właściwie w tym momencie ty wyszłaś już poza rolę jakiejś córki i dziecka. Tak. Byłaś po prostu człowiekiem postawionym w jakiejś sytuacji. Musiałaś to przyjąć. Rzeczywiście, wiesz, jak ja wtedy zostałam z tymi zgodami i ci rodzice, moja mama, mój tata, oni byli strasznie przejęci. Ja sobie mogę tylko wyobrażać, co czuje rodzic, który widzi odchodzące dziecko swoje. I oni byli w ogromnych emocjach. Mój tata też się pytał mnie, czy ty to zniesiesz, czy ty sobie dasz radę, czy ty nie będziesz chciała się, kochanie, zabić. Takie pytania zadawał i ja wiem, że to są pytania, które on w tamtym momencie zadawał sobie. Czy moja córka przez to przejdzie, czy ona wytrzyma, czy ona będzie na tyle silna, wytrzymała. I ja wtedy powiedziałam rodzicom, że ja wolę zostać sama w tej sytuacji, bo ja nie miałam w sobie lęku. Ja wiedziałam, że tutaj domyka się pewien etap i że on się tak musi domknąć. Płakałam przed operacją, jak leżałam na łóżku, czekałam, aż przyjdzie po mnie pielęgniarka, płakałam, miałam red hotów na słuchawkach i taki miałam rodzaj takiego odpuszczenia. Czyli ten płacz był takim oczyszczeniem? Oczyszczeniem, dokładnie tak. Mhm. Ja nie jestem osobą klasycznie wierzącą w Boga. Nie praktykuję, nie wyznaję religii chrześcijańskiej, ale jeżeli mogę mówić o doświadczeniach jakichś takich ponadludzkich i takich boskich, świętych, błogosławionych, to były dwa momenty. To był ten moment przed operacją i to był moment, jak rodziłam naszego syna Ignasia. I tam rzeczywiście otwiera się coś takiego. Niech to będzie niebo, niech to będzie Bóg, kosmos, wszechświat, jak to chcemy nazywać. Że kiedy się poddasz pewnym procesom i poddasz się pewnym takim nurtom, które cię prowadzą, to jesteś w stanie doświadczyć i doświadczasz czegoś boskiego, jakiegoś boskiego pierwiastka. I w tym pożegnaniu, w tym odpuszczeniu tam, na tym łóżku szpitalnym, tam był boski pierwiastek. I ja tam mogę powiedzieć, że spotkałam Boga w jakiejś formie. Bo poczułam tak wielką zgodę na to, żeby się wydarzyło to, co się chce wydarzyć i to, co się ma wydarzyć. I że taka jest moja historia i takie jest to moje życie. Być może kończy się tu, być może skończy się za wiele, wiele lat w przód. Tak się udało. Ale wydaje mi się, że dopiero wtedy, kiedy... I to w ogóle, ja to mówię a propos choroby, ale to jest w ogóle szersze. Że kiedy my przestajemy walczyć, to wtedy może wpaść to, co najjaśniejsze. Wtedy może nas dotknąć ta światłość po prostu. Myślisz, że to był moment, w którym zrodziła się po raz pierwszy myśl, że ta choroba może być też prezentem? Czy to nastąpiło później, zrozumienie tej sytuacji, zauważenie, zobaczenie tej sytuacji w taki sposób? To, że ta choroba moja była prezentem, ja to odkryłam wtedy, kiedy nie zdążyłam do toalety w szpitalu. To było może miesiąc przed operacją. Już byłam na takich ostatnich nogach, właśnie już przede mną był ten lek ostatniej szansy, biologiczny. I ja już nie zdążałam do toalety, miałam bardzo dużo tych biegunek krwistych w ciągu doby.
No i nawet na takim oddziale jak gastroenterologia niestety mamy tylko jedną toaletę dla całego pokoju, a czasami dla dwóch pokoi. I pobiegłam do tej toalety, ale była zajęta, więc szybko się zastanawiałam, gdzie jest najbliższa toaleta. Zobaczyłam jakąś w końcu korytarza, zaczęłam do niej biec, ale nie zdążyłam. I weszłam do tej toalety. Byłam cała brudna, nie wiedziałam, od czego w ogóle zacząć. Czy od spodni, czy od zdjęcia spodni, czy od kostek, bo to przez całe nogi się wszystko lało. I okazało się, że nie ma ręczników papierowych ani papieru. No generalnie jestem sama, ewentualnie z wodą w umywalce. I wychyliłam się z tej toalety i zobaczyłam mężczyznę, który szedł z dzieckiem na rękach. I to była jedyna osoba na tym korytarzu w tym momencie. I stałam przed takim dylematem, czy się podzielić z tym mężczyzną tym, co mi się właśnie przytrafiło i czy pokazać mu jakieś takie najwrażliwsze miejsce w tym momencie. Czy generalnie może obśmiać całą sytuację, albo nie poprosić w ogóle, posiedzieć sobie w łazience, może ktoś mnie kiedyś znajdzie. Więc ja zdecydowałam się ten wstyd, jak ja to nazywam, złapać za rękę i powiedzieć o tym, co mi się dzieje temu mężczyźnie. I on mi oczywiście bardzo szybko pomógł, pobiegł do pokoju, w którym ja leżałam, do sali szpitalnej, przyniósł mi ręcznik, poprosił taką panią, która tam ze mną leżała, z którą złapałam fajny kontakt, poprosił ją o pomoc, więc ona też przyszła i to był taki pierwszy moment, w którym ja zrozumiałam, że tutaj się nie da obśmiewać. Tutaj się nie da udawać, że jest inaczej niż jest naprawdę. I że ja tak długo, zaczynając w ogóle chorobę swoją, przez pierwsze 2 lata choroby, moim takim sztandarowym sposobem na tę chorobę było albo wmawianie sobie, że wcale nic się nie dzieje, albo wmawianie sobie, że za chwilę już na pewno wszystko wróci do normy. Ewentualnie jeszcze jakieś ćwiczenia oddechowe, medytacje, afirmacje, wdycham złote światło, wydycham wrzody. Próbowałam to jakby sobie uklepać i zakryć na każdy jeden możliwy sposób i jeszcze mówiłam, że ja właśnie ze sobą pracuję w ten sposób, nie? No to brzmi, wiesz, jak praca. Tak, to brzmi jak, wiesz, budowanie świadomości pełną parą, nie? Tak. Wiesz, odpalałam sobie jakieś filmiki motywacyjne na YouTubie, zmień swoje życie w 30 dni, więc próbowałam zmienić swoje życie w 30 dni. Od razu może powiem, to nie działa. I wiesz, i próbowałam, chwytałam się takich skrócików, takich przyjemnych skrótów, od których się odbiłam, od każdego jednego. I ja to powtarzam i będę to powtarzać do kolejnej mojej śmierci, że nie da się przejść przez ból i przejść przez trud i przejść przez żałobę, nie wchodząc w ten ból, w ten trud i w tę żałobę. Mm. I znów, ja to mówię a propos choroby, w kwestii choroby, ale to tak samo dotyczy strat bliskich, strat dzieci, poronień, strat rzeczy, na które liczyłyśmy, czy rozpadów związków. Nie da się bez domknięcia pewnych rozdziałów w swoim życiu i pewnych prawd o swoim życiu, nie da się bez domknięcia tego iść dalej. Nie da się wyjść do nowego, wyjść do szczęścia, do lekkości, do sukcesu, do bogactwa, do obfitości, bez uszanowania i domknięcia tego, co jest za nami, tego, przez co przeszliśmy i tego, jak bardzo pewne doświadczenia nas bolały. Ja się zastanawiam tylko, czy my jesteśmy w stanie zmieniać perspektywę, bo to wszystko jest opowieścią o zmianie perspektywy. Hmm. Czy możliwa jest zmiana perspektywy bez takich radykalnych sytuacji w życiu? Czy my jesteśmy w stanie wypracować to samodzielnie? Wiesz co, ja myślę, że ja miałam szczęście. Tak uważam. Chorując. Ja miałam szczęście, bo... Ty to, Mania, takie niepopularne rzeczy mówisz. No. Bo wiesz, jak to jest. Tak mnie się wydaje i tak wynika z moich doświadczeń w pracy z kobietami i w rozmowach z nimi. Nie. Że każdy z nas ma zadry, rany
i poważne choroby na sercu. Na duszy może bardziej, tak to nazwę. I ponieważ to nam nie wychodzi przez ciało często, bo przez ciało to już wychodzi, jak już dojdzie do jakiegoś zenitu. Jak już jest pokorek. Jak tak. już jest pokorek. I wtedy nam ciało idzie. Natomiast my do tych ran na co dzień, które są w sercu i do tych chorób, które my niesiemy w duszy swojej, my do tego nie stajemy w ogóle. I tak sobie idziemy przez to życie, szczęśliwi, że ze związku w związek, tamten jest chamem, to tutaj sobie znajdę drugiego, jak coś, to pójdę się napić albo pójdę na imprezę, szybki seks, używki, praca, zawsze się można zatopić w pracy, zatopić się w znajomych, w przyjaciołach, albo w dietach, albo w treningach. Wiele mamy takich znieczulaczy dzisiaj. Internet też jest jednym z nich, social media jak najbardziej. I ja mówię, że ja mam szczęście, bo mnie ta choroba postawiła do takiej ostatecznej pracy ze sobą. Bo ona mi postawiła dylemat po prostu. Albo będziesz pracować i albo staniesz do prawdy o sobie i o tym, co ci jest i jak się masz tak naprawdę, albo umrzesz. To ja miałam takie dwa wybory. I ja myślę, że my wszyscy powinniśmy się motywować do tego, żeby nie czekać na takie ostateczności, tylko żeby patrzeć na to, co się dzieje na co dzień i z tym sobie pracować i do tych łez wchodzić i do tych bólów wchodzić, do tych trudów wchodzić. Czyli zacząć trochę od takiego większej świadomości w podejściu do jakichś trudnych sytuacji, tak? Żeby tego nie zagłuszać nie jest to łatwe. To jest tak, że wiesz, jak raz zagłuszymy, to spokojnie przyjdzie drugi raz. Wiesz, to jest... To tak nie odpuści. To nie odpuści. I my wszystkie przeżywamy takie sytuacje raz za razem. Jak nas raz zdradzi partner, na przykład. Prosta sytuacja. Jak nas raz zdradzi partner, albo nas nie uszanuje w jakiś sposób, a my nie postawimy w tym miejscu granicy. Stwierdzimy, to jest cham, idiota, odcinam się od tego, zostawiam go, kopię go w tyłek. To znajdziesz za chwilę takiego, który też cię do tego zmusi. Do tego, żebyś wreszcie te granice postawiła. Żebyś wreszcie do pewnych trudnych tematów dla siebie stanęła. To nie działa tak, że my jesteśmy w stanie coś oszukać. To lubię właśnie ten moment, w którym... Zresztą to jest chyba jakiś w ogóle najbardziej popularny post na twoim Instagramie. Post dotyczący porodu. Porodowy. I on robi naprawdę ogromne wrażenie. I polecam przeczytać to, o czym... To jak ty opisałaś ten moment, 20-godzinny moment. A wiesz, co było śmieszne? To tylko przepraszam, że ci przerwę. Ja sobie pomyślałam tak. Po porodzie, jeden dzień po porodzie byłam, Ignacy spał obok mnie, ja sobie leżałam, czy tam siedziałam na łóżku szpitalnym i tak sobie myślę, kurczę, warto by było zapisać chociaż takie najważniejsze przemyślenia z tego porodu, bo później na pewno to zapomnę, bo to jest teraz takie świeże, nie? I wybrałam te zdjęcia, które tam zrobiliśmy z Miłoszem podczas porodu i stwierdziłam, a dobra, napiszę tak od niechcenia posta i to będzie taki mój rodzaj pamiętnika. I ja to bardziej dla siebie pisałam. Ja myślałam, że tam kobiety napiszą, wiesz, no gratulacje, łapka w górę, super, że Ignacy jest z wami, nie? I ja to napisałam, opublikowałam to i nagle taka fala tych komentarzy, udostępnień, kobiety piszące do mnie, że myślałam, że nie będę rodzić z mężem, zmieniam zdanie. Później już po czasie też kobiety do mnie pisały, że miałam poród rodzinny, to było wspaniałe przeżycie, zrobiłam to tylko dzięki tobie i tak dalej. Wiesz, to poszło tak i ja miałam po prostu taki, Jezus, ja dla siebie tu coś na was grałam, wiesz. A ty zmieniałam w ogóle, że dla siebie, bo dla mnie ten post jest jak jakiś list do twojego partnera. Bo tak naprawdę tam jest bardzo dużo, takie duże podziękowanie dla Miłosza. Tak. Którego zresztą wczoraj, jak sobie notowałam w komputerze, za każdym razem, jak pisałam jego imię, to pisałam miłość, a nie miłość. Ja wiem. Czasami jak miłość jest... Jest miłością. Miłość jest miłością, ale czasami jak jest niemiły, to ja do niego mówię, Miłosz, masz na imię Miłosz, a jesteś niemiły, więc coś się nie zgadza, ale no miłość, tak. No ale ten post jest faktycznie niesamowity i ta opowieść w ogóle, ten poziom już takiej
absolutnej szczerości. Te zdjęcia, pamiętam, że w pierwszej chwili, jak je zobaczyłam, to się trochę przestraszyłam. To jest chyba najlepsze określenie. Się chyba przestraszyłam tej prawdy, która mnie uderzyła po oczach. Wiesz, ja dostałam... To chyba zawsze tak jest, że jak człowiek widzi coś dużego, czy coś bardzo prawdziwego, to albo stanie do tego z taką wielką miłością, zrozumieniem i takim przyjęciem tego, co widzi, albo się tak zdystansuje i tak się zdenerwuje. Ja dostałam bardzo dużo pytań o to, czy mnie nie pochrzaniło, że ja takie rzeczy wstawiam. Szkoda, że nie zrobiłam zdjęcia jak podczas skurczów partych. Szkoda, że nie ma zdjęcia mojego krocza i tak dalej, i tak dalej. Dostałam trochę takiego ostrego feedbacku za ten post, ale ja sobie myślę tak, że widzisz, intymność, bo to jest intymny post. Intymność nie jest ciałem, ani nie jest zbliżeniem dla mnie. Dla mnie intymność jest prawdą i ja taką intymnością chcę się dzielić z ludźmi. Czyli swoją prawdą chcę się dzielić z ludźmi po prostu. Wydaje mi się, że im więcej będziemy obdzierać z tych filtrów i obdzierać z takich komedii romantycznych na życie, tym bardziej po prostu my jako ludzie będziemy się ze sobą, ze swoim życiem i z innymi czuć lepiej, po prostu. No wiesz, to jest, kurczę, najwyższa pora, żebyśmy trochę zaczęli pracować z prawdą i ze wstydem, nie? No już okej, przerobiliśmy komedię romantyczną, tak jak mówisz, a może warto by było trochę jednak wpuścić też tej autentyczności w nasze życie, bo tego cały czas brakuje, więc jak najbardziej taki post. A czy ty możesz opowiedzieć, jak wy się poznaliście z Miłoszem? Tak, pewnie, to jest historia, która jest... Bo to jest jakoś wisienka na torcie historii z chorobą i ty wchodzisz w swoje drugie życie. Tak, tak, no. Myśmy się poznali na kursie aktorskim, co jest w ogóle zabawne, bo Miłosz miał tylko taki epizodik, że on chciał być aktorem. Później znaczy, mu to tylko miał cię po prostu spotkać. Miał mnie spotkać, ja go miałam spotkać. Zapisałam się na kurs, bo wtedy się nie dostałam do szkoły teatralnej, bo operacja miała miejsce w wakacje, więc mnie cały system egzaminowy ominął. No to wiedziałam, że będę zdawała za rok. Ale chciałam sobie dać coś takiego na przeczekanie, więc stwierdziłam, dobra, no to zapiszę się na ten kurs aktorski. No i tam było powiedzmy z 12 dziewczyn, 3 chłopaków. Facetów, mężczyzn, w tym Miłosz, który był najmłodszy ze wszystkich tam w ogóle. On jest rok młodszy ode mnie, czyli ja mam 25, on ma 24. Dobrze, że to padło w trakcie tej rozmowy, ile ty masz lat. I ja pamiętam, że pierwsze, co zwróciło moją uwagę w Miłoszu, to był duży tatuaż statku. Czy okrętu, nie wiem co to jest, potem się go zapytam, okrętu, który tutaj ma na przedramieniu. A druga rzecz to było bardzo donośny śmiech. Taki po prostu z serducha, taki pełny śmiech, który uwielbiam. Jest jedną z tych rzeczy, gdzie nieważne co się dzieje, to serce topnieje, jak Miłosz się śmieje. I myśmy zostaliśmy połączeni w parę, żeby zrobić zadanie jakieś tam aktorskie. I mieliśmy się spotkać, żeby przegadać to zadanie. Spotkaliśmy się w kawiarni, mieliśmy się spotkać na godzinę, dwie, a spędziliśmy chyba 6 czy 7 godzin ciurkiem w tej kawiarni. Musieliśmy z niej wyjść tylko dlatego, że było zamknięcie. I tak bardzo między nami kliknęło i tak bardzo nam się dobrze rozmawiało i to była też taka... wiesz, zaczęło się oczywiście od zadania aktorskiego. Potem było o życiu, o dzieciństwie, o celach, o planach, o mojej chorobie, o doświadczeniach Miłosza, wszystko. O jego rodzinie. No bo wszystko, wszystko tam wyszło, nie? I na koniec tego spotkania, no to myśmy mieli takie... Wow, co się wydarzyło? Chyba to jest coś więcej. Później zaczęliśmy tak się docierać, chodzić tak powiedzmy ze sobą, ale to chodzenie ze sobą to było takie... No myśmy się tak obwąchiwali bardzo krótko, bo myśmy bardzo szybko zdecydowali, że dobra, wchodzimy w to. To jest coś poważniejszego. I tak naprawdę po 3 miesiącach zaczęliśmy już razem mieszkać. Na 4 miesiąc wzięliśmy pierwszą naszą sunię ze schroniska. Później założyliśmy wspólną firmę, drugą wspólną firmę, Ignacy. Drugi pies, wiesz, no dużo się podziało, a jesteśmy razem 5 lat, rok po ślubie.
Mhm. I to jest też pięć lat po chorobie, czyli to drugie życie jest, tak. To jest taki plan pięcioletni, w którym zrealizowałaś tyle celów. To jest zrozumiałe, że to jest taki wielki apetyt na życie po tej chorobie. Yes. Rozumiem, że Miłosz się tego nie przestraszył, tylko wy po prostu gdzieś jesteście dopasowani idealnie. Tak. To znaczy oboje jesteśmy dynamiczni i ja w ogóle też o tym mówię, że relacje są dynamiczne i one muszą być dynamiczne. Jak stoją w miejscu, to znaczy, że coś jest nie okej, bo my się mamy zmieniać. I jak często kobiety mówią, no partner się zmienił. My się mamy zmieniać. Teraz inne pytanie to jest to, jak my stajemy względem tych zmian, bo wiesz, jeżeli na przykład do nas przychodzi dziecko, tak? To tak jak u mnie i u Miłosza pojawił się Ignacy, myśmy musieli sobie zmienić cały plan działania. To znaczy nie ma już tego, co było, tylko trzeba usiąść do rozmowy i ustalić nowe godziny, nowe pory dnia, nowe priorytety i co, i jak, i kto, i kiedy. Więc te zmiany są super, tylko że musimy z nimi iść krok w krok. I tak, oboje jesteśmy dynamiczni i oboje uwielbiamy życie. Jesteśmy zakochani w życiu. Chcemy robić jak najwięcej. Chcemy robić jak najwięcej na własnych zasadach. I też się super dopełniamy w takim sensie, że ja jestem tym wszystkim, co kreatywne, co odleciane. Ja jestem, tak się śmiejemy z Miłoszem, że ja jestem takim pingwinem, co to płynie w wodzie, nie wie, gdzie jest. Nie wie, że czyhają zagrożenia w tej wodzie. Ja po prostu sobie tak płynę. A Miłosz jest z kolei wszystkim tym, co tego pingwina trzyma w jakichś strukturach, nie? Więc Miłosz dostarcza pożywienie temu pingwinowi, Miłosz dostarcza powietrze temu. Tak śmieję się, ale jest rzeczywiście tak, że jestem wszystkim tym, co kreatywne, Miłosz jest wszystkim tym, co strukturą i takim korzeniem i bazą. Więc jeżeli, tak jak na przykład prowadzimy razem dwie firmy, ja piszę wszystkie teksty, ja się zajmuję całą stroną kreatywną i nowymi pomysłami, Miłosz z kolei maile, księgowość, strona internetowa, reklamy, odpisywanie, jakieś kwestie budżetowe, to wszystkim tym się zajmuje Miłosz. Ja bym sobie z tym nie poradziła. I to jest trochę tak jak z tym porodem. Ja mogłam sobie stanąć do tej części porodu, tylko dlatego, że miałam takie wsparcie i taką siłę. Chyba bym tego każdej z nas życzyła, żebyśmy nie bały się wspólnoty. A to jest niesamowite, że wy jesteście 20-parolatkami. Nie wiem, czy ty to czujesz, że macie znajomych w swoim wieku? Może tak spytam. Już to niewielu. No, to prawda. Nie chcę, wiesz, popadać w takie stereotypy, ale to trochę takie jest niecodzienne. Zresztą jak się was obserwuje na przykład na tych live'ach, to tam już wiesz, tam już tak nie podegrasz, nawet jakbyś chciała. I to widać, że wy macie to wszystko bardzo fajnie poukładane i jest jakaś fajna energia między wami, która was trzyma, mimo że może na przykład czasem być ciężko, bo trzeba wstać ileś razy w nocy do dziecka i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak. Są te momenty cięższe, są też momenty kłótni, czy jakichś takich żywszych dyskusji, albo coś nie poszło tak, jakbyśmy się tego spodziewali, ale to do tego wszystkiego i tym bardziej to jest piękne, że ja też mogę mówić o tym, że Miłosz jest też świadomym mężczyzną. Tak. Że ja nie jestem sama w tym i ja nie próbuję jakby czegoś tak uciągnąć za dwoje, tylko ja też mam w Miłoszu takiego partnera w tej świadomości tak samo. I jeżeli na przykład właśnie chociażby a propos wyrównań w relacji, ostatnio mieliśmy taką rozmowę, bo ja pracujemy tyle samo, ale ja po prostu robiłam więcej względem domu i względem Ignacego. Mhm. I ja poszłam do Miłosza i powiedziałam, że w pracy dajemy kochanie 50-50, ale w domu ja daję 70, ty dajesz 30 i ja potrzebuję, żebyś stawił się do większego procentu, bo ja zaczynam być na ciebie zła. I to jest właśnie na przykład ta złość, która się w nas kumuluje, bo nie ma wyrównania. I kobiety na przykład przez lata robią o 20% więcej każdego dnia. Ja mówię tak symbolicznie 20% więcej, bo chodzi o to, żeby para po prostu wnosiła porówno do relacji. To po prostu wtedy ta złość się w nas gotuje i ona narasta. I potem my już nie wiemy dlaczego, ale my już jesteśmy cały czas wściekłe na tego faceta. Nawet za to, że oddycha czy mruga w złym tempie, wiesz. I Miłosz
na chyba trzeci dzień po tej rozmowie była nasza rocznica. Ja poszłam na 2 godziny na spacer, wracam do domu, cały dom jest posprzątany. Więc do takiej relacji chyba bym każdemu chciała życzyć. Słuchaj, to jeszcze na zakończenie chciałabym cię zapytać, no bo rozumiem, że rozwijacie firmę, czyli, bo to nie padło, to trzeba powiedzieć, firma, marka Bielizna dla Stomiczek. Tak jest. Tutti. Rozwijasz warsztaty, webinary. A co z aktorstwem? Powiem ci tak. Ja w sobie podjęłam taką decyzję, że ja chcę być mamą stacjonarną. W takim sensie, że nawet teraz robiąc webinary, prowadząc warsztaty, tworząc cały czas i pisząc, to jest tak, że Miłosz się zajmuje małym, ale ja jestem obok. Dla mnie byłoby bardzo ciężkie teraz zostawić Ignacego na 3 czy 4 miesiące, czasami tyle trwają plany zdjęciowe, i być taką mamą z doskoku, tylko na noc na przykład. Ale poza tym, nawet dalej, coś się wykończyło w tym aktorstwie dla mnie. W takim sensie, że jeżeli by przyszła do mnie jakaś wspaniała propozycja cudownej roli, gdzie reżyser by mi powiedział: Marianna, chcemy ciebie, to ja bym jak najbardziej w to poszła. Ale wizja takiego potyczkowania się na tych castingach, to nie jest moje na ten etap i na ten czas. I też myślę, że tak jak bardzo wierzę w nieprzypadkowość zdarzeń i jestem ogromnie wdzięczna za szansę, którą dostałam przez Pułapkę, to był dla mnie na pewno taki złoty bilet. I moja wdzięczność w tym temacie naprawdę nie ma końca, bo ja wiem, że gdyby nie Pułapka, ja bym nie była w stanie powiedzieć o Stomi, albo bym powiedziała i to by się odbiło od ściany. Mhm. Więc ja myślę sobie, że to są takie etapy życia, że było to aktorstwo, które dało mi możliwość powiedzenia na głos o Stomi. Powiedzenie na głos o Stomi doprowadziło tak naprawdę do Tutti, do stworzenia tej Bielizny, co dalej doprowadziło do rozpoczęcia pracy z kobietami właśnie w tematach wstydu, ciała, relacji, co dalej doprowadziło do tego, że się stworzyły Okolice Ciała i warsztaty. Ta droga, kurczę, jest... Czyli płyniesz z tym nurtem, ale nie upierasz się przy aktorstwie. Tak. Jak mnie zawróci, to mnie zawróci. Nie, to myślę, że popłyniesz dalej, a nie, że zawróci. Popłynę dalej, właśnie. jak mnie skręci w tę stronę, to mnie skręci w tę stronę. Natomiast nie ma we mnie takiego, jakiejś takiej umowy ze sobą, że ja coś muszę. Ja generalnie wiem, że jak ja sobie mówię, że ja coś muszę, to ja się zaczynam trzeć w sobie wtedy. I wtedy... A to co dla ciebie będzie sukcesem? Na życie? Rozwój Okolic Ciała dalszy, czyli tej naszej platformy dla kobiet. To, co mamy w planach, jeśli oczywiście czasy pozwolą, żeby się więcej spotykać twarzą w twarz z tymi kobietami, żeby tworzyć cały wyjazd dla nich, żeby to był taka warsztatownia dla ciała, dla duszy, dla emocji. I tak, żeby te kobiety się mogły łapać nie tylko ze mną, ale też między sobą. Okay. Czyli taka już naprawdę społeczność żywa. No. Do tego ci życzę z całego serca. Bardzo dziękuję. Mocno trzymam kciuki. Będę cię puszczać, żebyś mogła nakarmić małego. Tak, już i tak się śmiałam, mam plamy wszędzie od mleka. Rozwijaj się w takim razie. Dziękuję. I dziękuję, podziękowania dla Centrum Koneser za ugoszczenie nas w swoich wnętrzach. Dziękuję bardzo. Leć. Lecę. Thank you.